Hej, witam was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, ostatni już obiecany materiał z polskich czołgów. Dzisiaj zajmiemy się pojazdami od tyru 6 do 8. Tak naprawdę musiałem to w ten sposób rozdzielić, ponieważ no, można się tutaj jeszcze kłócić z piątką, ale szóstka jest już no <laughs> powiedziałbym typowym wymysłem wargamingu. Może nie tyle wymysłem, jeżeli chodzi w ogóle o istnienie. Przyszłe istnienie ewentualne takiego czołgu, no bo rzeczywiście inżynier Habib różne pomysły miał, ale Wargaming musiało stworzyć te czołgi od podstaw, praktycznie, czyli szóstka, siódemka i ósemka są naprawdę stworzone. Są czołgami nowymi. Zresztą jedziemy. Słuchajcie, na tierze szóstym będzie ten, no to pojazd, czyli 40TP, i tutaj napisano tak. Że 6 i 7 poznamy dwa wcielenia koncepcji opracowanych przez Edwarda Habicha. Ten utalentowany polski inżynier połączył najbardziej udane pomysły ówczesnych projektantów niemieckich i radzieckich. Wpływy wschodnie zaowocowały pochyłymi płytami pancerza. A podejście zachodnie wniosło w y, kompaktowe wieże i dużą siłę ognia. To ostatnie będzie stanowiło sygnaturę obu modeli. Możecie oczekiwać, że uszkodzenia od jednego strzału dla pojazdu szóstego poziomu będą wynosić ogromne 220-240. Oczywiście trochę lanie wody, ponieważ. Y, no nie wiem, co w tym czołgu miałoby być wpływem wschodnim. Widzimy czołg typowo inspirowany, można powiedzieć, pojazdami raczej yy, zachodnimi, głównie niemieckimi. No można by spokojnie stwierdzić, że jest to jakaś mała wersja Tygrysa 2 albo czegoś takiego, oglądając ten pojazd, prawda? 40TP Habicha zdecydowano w ten sposób zrobić i mam tutaj pewne obawy... Wszystko zależy od tego jaki ten pancerz rzeczywiście będzie. Czy, no, pochyły on jest tutaj troszeczkę mniej, ale w tym miejscu bardzo. Yy, I no, tutaj na początku widać jakieś dwie otwierane klapy. Mam nadzieję, że tu nie będzie jakiegoś pancerza 20 mm albo 30. No, inny pancerz trudno mi sobie wyobrazić. No, powiedzmy 40, no, ale więcej. Yy, słuchajcie, moi drodzy zdecydowano zaprezentować czołg z armatą, która będzie zadawała 220-240 uszkodzeń i jest to oczywiście jak na tier 6 rewelacja. rewelacja, problem w tym, że w drzewku włoskim dostaliśmy właśnie pojazd, który zadaje te 240 uszkodzeń, i mam co do niego mieszane uczucia. Film z nim będzie na dniach, ponieważ już kończę go Expić, znaczy kończę następcę Expić. Yy, jeden dzień grało mi się nim fajnie, mówię o Włochu, drugi dzień już słabo, i trzeci dzień też dosyć słabo. Grałem tylko trzy razy na streamie. Kurczę, no, dużo zależy od losowania. Niestety, bardzo dużo bitew losowało mnie na ósemki, dopiero w ostatnim dniu było lepiej. Słuchajcie, wszystko zależy od kilku czynników. No, jaka będzie szybkość tego pojazdu, prawda? Jaka będzie celność tego działa, jaki będzie czas skupiania i jak szybko będzie leciał pocisk? Włoch ma pocisk, który wolno leci i niestety jest to zauważalne. Trudno się do tego przystosować przy strzelaniu na większe dystanse. Jeżeli chcecie na bliski dystans grać, no to niestety, ale. Kurka wodna, pancerz nie jest wystarczający Włocha i prawdopodobnie polski 40TP również nie będzie miał pancerza wystarczającego. Jeżeli chcielibyście grać na wieżę, bo tutaj zobaczcie, wcięcie w tym jarzmie sugeruje, że obniżenie lufy będzie można, no, no minimum te 9 stopni, może 10 zrobią. Jest naprawdę duże to wcięcie. No, ale wtedy będzie widać ten garnek, który nie wiadomo, jaki Pancerz tutaj będzie, ale no chyba do licha ciężkiego mniejszy niż na wieży, tak mi się przynajmniej wydaje, prawda? Więc to będzie dosyć duży xpot, który być może nawet uniemożliwi nam granie na wieży. No spróbujmy sobie zobaczyć no właśnie. Wieża całkiem fajnie wygląda, aczkolwiek tego typu wieże zdajecie sobie sprawę, że one jakiegoś tam pancerza potężnego nie mają. Ta osłona działa ok, spoko. Być może ona będzie miała jakieś lepsze. Dwa, jeżeli chodzi o side scrapa, widzimy, że czołg bardzo mocno wystaje z nad tych gąsienic. Kurka wodna, więc w tą płytę będzie coś tam łapał, zakładając, że tutaj jest słaby pancerz. Niemniej jednak, szóstka. Wygląda bardzo fajnie. No, bardzo mi się podoba. Wygląda tak rasowo, dosyć. Trochę niemiecko, ale okej, okay, jak wiecie, ja pojazdy niemieckie lubię, więc całkiem spoko. No i cała rzecz opiera się teraz na jedynie tym, jak często będzie strzelało to działo. Czy będzie celne, właśnie. No, ciężko cokolwiek naprawdę powiedzieć. Tak prezentuje się szóstka polska. Proszę bardzo. Może się podobać. Jak najbardziej może się podobać. Czołg jest zgrabny, zwarty, ale zobaczymy, jak z mobilnością. No i teraz, moi drodzy. No tutaj jeszcze są jakieś chyba. Proszę bardzo. Szkoda, że nie pokazali go z opuszczonym działem. No ale tutaj widać dużą, dużą przerwę na dole. To mi nawet wygląda na więcej niż 10. Gdyby. Do samego końca miało to działo zjechać, to z 12 by było tego opuszczania. No wtedy rzeczywiście czołg polski miałby, miałby dosyć ciekawą właściwość. Zwłaszcza, że wieża jest wysoka, prawda? Ona jest może dosyć wąska, ale jest wysoka w przeciwieństwie do wież tych typowych radzieckich. No, czekamy. Jestem cz szóstką bardzo zainteresowany. Z tych trzech czołgów, które dzisiaj postaram się omawiać, rzeczywiście szóstka dla mnie chyba jest najbardziej interesująca. Ale na szóstce się nie kończy i jedziemy z siódemką. Napisano tak: jako że habich opracował tylko jeden koncept, nie mieliśmy gotowego rozwiązania co do pojazdu siódmego poziomu. Poszliśmy więc o jeden krok dalej i zamodelowaliśmy możliwe. Wdrożenie pomysłów tego inżyniera. Historycznie polskie pojazdy miały tendencję do nabierania masy i rozmiaru, skłaniając się ku czołgom ciężkim. Z tego powodu na siódmym poziomie witamy cięższą i mocniejszą wersję poprzedniego czołgu, obrazującą naszą wizję tego, co mogła być jaka mogła być kolejna wersja czołgu Habicha. Ze swoim statusem czołgu ciężkiego ta maszyna będzie wyposażona w działo 105 mm, przypominam, że jest to siódemka, zadające pomiędzy 300 a 320 uszkodzeń od jednego strzału, ale jej słabszy pancerz będzie oznaczać, że będziecie musieli ostrożnie grać nią w bitwie. No i to jest takie kurka wodna teraz... Zobaczcie, wygląda to całkiem przyzwoicie. Wieża, jeżeli byłaby grubsza, rzeczywiście bardzo mocno by dingała. Niestety, yy, są tutaj trzy bardzo duże wady. Pierwsza wada to jest ogromny garnek, naprawdę ogromny, wręcz skopiowany z poprzedniego czołgu. Jest taki sam. Druga rzecz jest taka, że to działo jest umieszczone dosyć nisko, zobaczcie, w wieży. A ponieważ dosyć nisko, to na 100% będziemy w ten garnek dostawać. Trzecia rzecz. Trzecia rzecz jest taka, że działy jest krótkie bardzo. I chyba nie mamy co marzyć tutaj o celności znanej z Jagdpantery. Pantery. Wiecie, że Jak Pantera ma działo 105 mm niemieckie, prawda? Obrażenia 320. Gdyby takie działo było tutaj, no to kurka wodna rewelacja. Rewelacja, natomiast nie nastawiałbym się na to, że to będzie to niemieckie działo. Z drugiej strony, no jeszcze mamy tutaj dosyć dużą płytę, która prawdopodobnie będzie wszystko wpuszczała. Także mamy coś takiego pomiędzy czołgiem ciężkim a średnim z pancerzem, chyba raczej meda. No bo nie spodziewajcie się, że tu będzie więcej niż 100 mm to niemożliwe, to jest raczej. A Chińczycy mają troszeczkę lepsze kąty, prawda? Kadłuba. Także zobaczmy sobie jeszcze. No właśnie, to jest ten włas. Bardzo mocno wystaje, chociaż może tu być fajne, fajne fajny pancerz. Z boku mamy skontowany pancerz. Troszeczkę, ale jednak. Ogólnie to wszystko jest tak jak od linijki zrobione, ale to nic, nic dziwnego, nie dziwota. Zobaczcie, tak wygląda. No, UXPOT tu jest ogromny. Wieża tutaj z kolei jest tak wysoka, że naprawdę aż prosi się o zrobienie bardzo dużej depresji. No, co jak co, ale moi drodzy, tu może z tej perspektywy nie widać, ale zobaczcie, no, to co jest tu w środku jeszcze, gdyby opuścić, to naprawdę bardzo mocno do góry może pójść. Także. No, liczę na to, że jeżeli te czołgi dadzą nam takie ni w 5, ni w 9, czyli ani średni, ani ciężki, no to chociaż te depresje fajne zrobią. no 10 minimum. Ta wieża na pewno umożliwia zrobienie więcej niż 10. Wtedy rzeczywiście ta płyta, która się wydaje być słabą, yy, będzie pod zupełnie innym kątem, prawda? Jeżeli obniżymy potężnie działo, no zobaczymy, kurka wodna. 45TP tak nazwali ten czołg. Może być dosyć fajny dzięki właśnie 320 punktom uszkodzeń. No może tu będzie 300 też, ale to nadal nieźle. Przypominam, że T29 ma właśnie takie parametry działa i on jest uważany za jeden z najlepszych, a przez ogromną ilość graczy również za najlepszy czołg ciężki 7 poziomu w wocie. Niemniej jednak, słuchajcie, główna cecha T29 to jest ta wieża, którą on sobie po prostu wystawia i nawala, prawda? Nie sądzę, żeby tą wieżę polskiego czołgu można było wystawić w ten sposób, jak T29 swoją wystawia i nawalać. Naprawdę. Chociaż chcę się mylić, może się mylę. Dobra, czyli ten czołg jeszcze również jest w kręgu moich zainteresowań. Ogólnie szóstka, siódemka. Całkiem przyzwoicie. Tutaj, oczywiście, wiele zależy od parametrów dział i od mobilności, ale uważam, że jest bardzo przyzwoicie, przynajmniej jeżeli chodzi o wygląd, no bo to jedynie praktycznie możemy teraz ocenić. Niestety dochodzimy do tieru 8. No, tutaj jeszcze z boku. Moi drodzy, najwyższe poziomy i Tier 8 jest skrzyżowaniem powiedzmy, nie wiem, jakiegoś ISA 3 z czymś jeszcze, ale. Znajdujący się na poziomie 8 czołg Markowskiego jest względnie ciężkim, ale również dużym pojazdem z prędkością maksymalną sięgającą 25 na godzinę. Słuchajcie, tutaj troszeczkę oszaleli ludzie z Wargamingu. No jak można dać 25 km na godzinę w czołgu ciężkim, tak wyglądającym, skoro różne inne wynalazki jadą 20, prawda? No, kurka, a te 15 jedzie 20, co tam jeszcze? Te wszystkie brytole mniej więcej. Później Paruwa, no już nie wiem, Paruwa nie pamiętam ile teraz, ale to ona zasuwa lepiej niż wtedy. 30 km na godzinę Protek chyba jedzie, prawda? Mogę się mylić, bo kurczę, że dawno nie grałem, ale tak coś mi świta. Więc będziemy dla tego modelu testować szeroki zakres modyfikacji działa, zaczynając od tradycyjnych luf 105-122. A kończąc na niewidzianym nigdy przedtem dziale OB, 120 mm, nie wiem czy chciałbym grać czołgiem ciężkim ósmego poziomu z trollem 120 mm. Chyba, że jakieś super obrażenia od tego ob by były. Jeżeli chodzi o pancerz, to ten czołg prawdopodobnie otrzyma mocną wieżę zamontowaną na słabym kadłubie, co docelowo zdefiniuje styl gry nim. Niby jaki styl gry? No jeżeli tu będzie bardzo słaby kadłub, no to chyba tylko na wieże będzie trzeba grać tym pojazdem. Z drugiej strony, moi drodzy, to jest czołg wymyślony, prawda? Więc umówmy się, że Wargaming powinno stosować zasadę taką: Dajemy wam czołg bardzo wolny, tutaj 25 na godzinę, ale ten czołg musi być potężnie opancerzony. No, coś za coś, prawda? No, jeżeli dadzą czołg 25 km na godzinę, jadący i jeszcze ze słabym kadłubem, no to kurde bela, no. Też tu włas jest dosyć spory. Zobaczmy to sobie. Zobaczcie, no kurka wodna jaki właz dowalili. Patrzcie. No jak patelnia mojej babci normalnie odwrócona. Nawet nie patelnia, to jest kurka rondel do duszenia gołąbków. No zobaczcie. <laughs> kurka. Porównajcie to do ISA3. Wieża wygląda rasowo, wygląda fajnie. Natomiast no taki garnek. No nie wiem. Wyobrażacie sobie w Isie-6 taki garnek? On jest przepotężny. Jedyna nadzieja, że tam będzie naprawdę duży pancerz. Duży, gruby pancerz, no bo inaczej to kiepsko. Ogólnie czołg wygląda dosyć ciekawie. Pancerz przedni jest skontowany ładnie. Natomiast ta płyta tutaj, jeżeli to jest jedyna, no to wygląda na jakieś, nie wiem... Urka 100 mm maksymalnie, co pod takim kątem pewnie by go przebijało. No, zobaczymy, zagramy to, zobaczymy, ale niepokoi mnie tutaj zdecydowanie 25 km na godzinę. No, ludzie jednak wolą mieć szybsze pojazdy, żeby je lepiej wykorzystać. A te, które już są wolne, no to pancerz powinny mieć niesamowity także. Po wyglądzie, tylko można już chyba stwierdzić powoli, że premium polski no zdecydowanie będzie miał lepsze właściwości niż ta ósemka. A przynajmniej na pierwszy rzut oka tak to wygląda. Dobra, to tyle. Nie będę tu żadnych historycznych aspektów przytaczał, ponieważ nie ma sensu w przypadku właśnie tych tierów. Myślę, że filmy historyczne, które się pojawią z polskiego drzewka, będą obejmowały tiery od 1 po prostu do 5 włącznie. To tyle. Żegnam się z Wami, moi drodzy. Podzielcie się swoimi wrażeniami. Czy też coś Was tutaj niepokoi, tak jak mnie? No, 25 na godzinę w czołgu ciężkim, który ma mieć niby słaby kadłub? Pff, nie wiem. Nie wiem też, co oznacza słaby. W każdym razie, tak wygląda czołg. On się nazywa... 53 TP Markowskiego. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.